nazywam się Frąckiewicz Adam, urodziłem się na Syberii w roku 41, 24 grudnia, w 41 roku. Zmarła ta moja mama, Wiktoria, i brat rodzony, Stanisław, miał 4 lata, jak wygłosili jego. No i co mogę powiedzieć więcej, że tam już nie dam rady mówić, po prostu wszyscy. No, przyjechaliśmy do Polski, w Polsce i tylko ja po rosyjsku mówiłem, po polsku nie umiałem mówić, brat był moim tłumaczem i mówił tam, że ja mówię Sobaka, albo ta Matka Boska, to nazywałem Wostali na ścianie tego, to nie mówię, to Matka Boska, Sobaka to jest pies. No i w ogóle takie rzeczy. W którym roku pan powrócił do Polski? W 45. Chyba raczej tak, 45, 4, 5, tak. A w ogóle o Syberii, jakie ma pan wspomnienia, nawet z opowieści, jeśli pan ich nie pamięta? To mnie to dreszy, ja nie mogę, mimo to, że ja nie pamiętam tego, ale i ciągle było to nawijane, jak ja byłem, bo tu już przyjechałem do Polski, przecież niż on się ożenił się z drugą. Czy pan uważa, że dzisiejsze święto Sybiraków, to jest potrzebne, wskazane, czy raczej nie? To jest bardzo potrzebne, to powinno być, to weźmy pan przykład teraz, co się dzieje, co oni robią z tymi ludźmi, a co tak samo i robili moi, a ja zapomniałem powiedzieć, bo i stryja zabrali, też ojca brata, o właśnie, i stryj się schował w Żytach, no i że będą zabierać, no bo a tu te siostry ojca, to już tam pakowali ją tego, ta żywność kładli tam jeszcze te ubrania, żeby tam miała co wnieść i tak dalej. I ten. Także nie wiem, jak to wesoło. Obchodzimy 17 września, bardzo ważny, bardzo trudny, bardzo bolesny dzień w naszej historii, września 1939 roku. Wówczas 1 września nastąpiła agresja hitlerowskich Niemiec na II Rzeczypospolitą. 17 września dokonano agresji Związku Radzieckiego. To był historycznie kolejny rozbiór Polski. Polska miała zawarte sojusze z wieloma państwami, z Anglią, Francją, Niemcami, Związkiem Radzieckim, ale niestety te sojusze okazały się ułomne. Nie udzielono nam pomocy. To Polska samotnie odpierała ataki hitlerowskich Niemiec. Te hordy wojsk pancernych niemieckich uderzyły na Polskę, zniszczyły nasz kraj. Dokonano eksterminacji narodu polskiego, niszczono substancję biologiczną, niszczono majątek, niszczono polską gospodarkę. Dzisiaj z perspektywy możemy oszacować straty repatriacji, reparacji wojennych, których ocenić należy na 6,5 biliona złotych. Jest to 1,5 biliona dolarów. Tak szacujemy zniszczenie narodu polskiego, tkanki biologicznej, polskiego majątku, polskiej myśli naukowej, polskiej kultury. Są to wyjątkowo wielkie straty. Do dzisiaj nie uzyskaliśmy ani grosza reparacji, odszkodowań. Cieszę się, że rząd Rzeczypospolitej, jak również polski Sejm, przyjął uchwałę dotyczącą reparacji. Uważam, że w najbliższym czasie winien być protokół, dokument przekazany do Berlina. Mówiąc o 17 września, niejako mamy analogię w 1939 roku agresji Związku Radzieckiego na Polskę, natomiast 24 lutego agresji na Ukrainę. To dzisiaj państwo ukraińskie, żołnierze ukraińscy walczą o wolność Ukrainy, ale też walczą o wolność Rzeczypospolitej. Jakżeż ważkie słowa były prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Gruzji, kiedy Gruzja broniła się przed atakiem Rosji. Wówczas prezydent Kaczyński w Tbilisi powiedział: dzisiaj bronimy niepodległości Gruzji, później państw nadbałtyckich, a kolej może przyjść na moją ojczyznę, na Polskę. Dlatego też sytuacja dzisiejsza, geopolityczna, jest bardzo poważna. Dlatego też państwo polskie dokonuje modernizacji armii, dokupuje
dużych ilości zakupów sprzętu wojskowego, abyśmy mogli obronić niepodległość, abyśmy mogli obronić Rzeczypospolitą, abyśmy nigdy nie popełnili błędów, jakie w historii popełniało państwo polskie. Także bardzo cieszę się, że również w dniu dzisiejszym samorządy Polski Wschodniej bronią pamięci tych, którzy oddali życie w 1939 roku we wrześniu, jak również w okresie II wojny światowej. Dzień dobry, Twardowski Arkadiusz, dyrektor szkoły podstawowej. Jest nam niezmiernie miło, że dzisiaj możemy uczestniczyć w uroczystości z okazji 83. rocznicy agresji Rosji na Polskę. Jest to dla nas szczególny dzień, gdyż w zeszłym roku szkoła otrzymała imię Polskich Dzieci z Sybiru. Wynika to z tego, że wśród uczniów jest wielu, którzy pochodzą z rodzin sybirackich, których ten los dotknął. Otrzymaliśmy również sztandar i dzisiejsza obecność na uroczystości jest takim uhonorowaniem wszystkich, których dotknęło los Sybiraka, a też podziękowaniem naszym sponsorom, dzięki którym mamy sztandar i możemy dzisiaj dumnie ten sztandar zaprezentować na uroczystości. Dziękuję. Ta szkoła nazywa się? Szkoła Podstawowa imienia Polskich Dzieci Sybiru w Szczepankowie.
nas, modlimy się za zmarłych, o życie wieczne, dla jeszcze żyjących, Boże błogosławieństwo, dla potomków też Sybiraków, modlimy się Cię szczególnie o potrzebne łaski. Ale chcę w tym momencie szczególnie zaznaczyć też w imieniu naszego duszpasterza, wyznanego Sybiraka, właśnie za prorata, że sanktuarium Miłosierdzia Bożego staje się od lat domem Sybiraków. Przynajmniej raz w roku, tak uroczyście, ale kilkakrotnie w ciągu całego roku spotykamy się, aby się modlić właśnie w tych intencjach. Pamiętam, że przez lata takim domem dla kapłanów, którzy byli więzieni w Dachau, był kalisz i sanktuarium świętego Józefa. Zatem witamy z Was wszystkich, drodzy bracia i siostry, samorządowców, służby mundurowe, poczty sztandarowe, pedagogów, dyrekcji szkół, szczególnie Sybiraków. Witam Was w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łodzi, który jest domem dla wszystkich Sybiraków, ich dzieci, ich potomków. Witam też księdza biskupa Tadeusza Wolnakowskiego, naszego biskupa pomocniczego, który biskup często jest także z nami i modli się. I proszę księdza biskupa o to, aby tę Eucharystię rozsyłała w intencji wszystkich Sybiraków, którzy już nie żyją, którzy żyją i w intencji ich rodzin. My kapłani sprawujemy jeszcze inne intencje przy świętym. Na zmarłą Teodorę Chojnowską, przy Gregoriańskiej i zmarłą Józefa Gorbowskiego, także przy świętym Gregoriańskim. Wrzesień to szczególny miesiąc refleksji naszej historii i naszych obowiązków wobec ojczyzny. W tych dniach wspominamy bolesne rocznice niemieckiego i sowieckiego ataku na Polskę w 1939 roku. W tych dniach często myślimy z wielkim zatroskaniem o naszej matce ojczyźnie. W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży wspólnie przypominamy sobie okrutny los, jaki spotkał tak wielu naszych rodaków. To byli ludzie tacy sami jak my, z takimi samymi marzeniami i troskami, radościami i smutkami. Jednak ich życie przypadło na okrutne czasy. Dwie zbrodnicze inwazje niczym miecz przerwały bieg normalnych spraw. Zniszczyły spokój tysięcy rodzin, także na naszych ziemiach. Dzisiaj modlimy się w intencji wszystkich, którzy w tamtych dniach oddali życie za ojczyznę, którzy stracili bliskich i domy, którzy zostali wywiezieni, którzy trafili do obozów lub łagrów, którzy zmuszeni byli do tułaczki, którzy już do końca swoich dni szli z wojenną raną w sercu. Trudno nam, osobom żyjącym w wolnej Polsce, zrozumieć bezmiar ludzkich dramatów, które dokonały się podczas wywózek na Syberię. Tym wszystkim ludziom należy się nasza pokorna modlitwa, wdzięczność i szacunek. Ich ofiara stała się zaczynem wolnej i niepodległej Polski. Dzięki nim my jesteśmy wolnymi ludźmi. Dzisiejsze obchody Światowego Dnia Sybiraka uczą nas, że nie wolno nam nigdy odstąpić od Bożego prawa, od Bożych przykazań. Nie wolno zapomnieć o Bożym prawie i budować świata tak, jak gdyby Bóg nie istniał. Bo w takim świecie ostatecznie zawsze dojdzie do wielkich dramatów. Święty Jan Paweł II przed laty ostrzegał. Pokusa urządzania świata i swego życia bez Boga albo wbrew Bogu, bez Jego przykazań, bez Ewangelii istnieje i zagraża również nam. A życie ludzkie i świat zbudowane bez Boga w końcu obracają się przeciwko człowiekowi. Jeśli będziemy budować Polskę bez Boga, jeśli będziemy budować Europę bez Ewangelii i Dekalogu, wtedy, gdy
gdzie zabijanie będzie prawem człowieka, to zbudujemy system, który poniesie bolesną klęskę i doprowadzi do nowych cierpień. Nie można budować świata jedynie na sile ludzkiego rozumu. Nie można ulegać oświeceniowym złudzeniom i ateistycznym ideologiom, bo to właśnie one stały za zbrodniami wielkich dwudziestowiecznych totalitaryzmów. Ribbentrop-Mołotow, dokonanie z kolei rozwój Polski.
1 września agresja hitlerowskich Niemiec, 14 września agresja Związku Radzieckiego. I cóż z tych porozumień, jakie Polska zawarła wówczas, trzeba powiedzieć, z Niemcami, Związkiem Radzieckim, Anglią, Francją, jak po 1 września Polacy zostali sami, żołnierze, podoficerowie, oficerowie, dowództwo, ale nade wszystko ludność cywilna. W 1939 roku we wrześniu w bojach zginęło, szacuje się, kilkadziesiąt, być może około 100 tysięcy polskich żołnierzy. Ależ jakżeż tragiczne losy były nie tylko mundurowe, ale również ludności cywilnej, w szczególności represji spotkały mundurowych, elity ówczesnego państwa, jak również mieszkańców Kresów. Jakżeż tragiczny los spotkał mundurowych, żołnierzy, oficerów, służby czynnej, służby zastępczej, korpusu, ochrony pogranicza, mundurowych, leśników, policjantów, nawet kolejarzy, pocztowców, zostali osadzeni, wywiezieni na wschód. Jakżeż tragiczny później los. Usłyszeliśmy ten tragiczny los Katynia. Jakżeż odmienne dzisiaj są losy współczesnych Polaków. Ta nabyła przez prawie 80 lat życia w pokoju. Trzy pokolenia żyło w pokoju. Niestety pokolenie prawnuków wywiezionych dzisiaj ma też bardzo trudną sytuację. Dzisiaj nikt Państwu nie zapewni pokoju, bezpiecznej sytuacji. Polski rząd w miarę możliwości, polskie państwo, Polacy pomagają dzisiaj uchodźcom z Ukrainy, pomagamy bronić naszej suwerenności. Gdyby nie podjęte były działania związane z pomocą na wschodzie, nasza niezależna suwerenność mogłaby być zagrożona. To już kolejny raz mam możliwość tutaj spotkania się w czasie obchodów tych tragicznych wydarzeń, które były udziałem setek tysięcy, może milionów polskich obywateli. Dzisiaj występuję nie tylko jako wojewoda podolski, ale obdarzony zostałem zaszczytnym obowiązkiem, aby w imieniu szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wręczyć oznaczenia Propatria osobom, instytucjom, środowiskom, które wspierają środowisko kombatanckie, środowisko sybiraków. Stąd też nie przekażę list, który do uczestników dzisiejszej uroczystości włączy, został przez pana ministra Jana Józefa Kasprzyka wręczony, a nie prezes, tylko odczytał. Do uczestników uroczystości w Łomży, szanowni państwo, serdecznie pozdrawiam uczestników łomżyńskich obchodów Dni Sybiraka. Wydarzenia rozgrywające się w ubiegłym wieku boleśnie urodziły polskie społeczności mieszkające w dawnej Rzeczpospolitej
właśnie bolesną historią naszego społeczeństwa, to jest właśnie realizacja tego, o czym mówimy. To jest budowanie naszej silnej społeczności. Panie Prezes, drodzy respiracy, Szanowni Państwo, będę tu w trudności. 17 września, jak wiemy, Rosja sowiecka napadła na sposób radziecki, zajmującą się przed chwilą Hitlerowcami w Polsce. Rozpoczął się 2-letni okres okupacji wschodniej Polski przez właśnie Rosję sowiecką. Ten okres był naznaczony wielkimi tragediami, wieloma ofiarami, zniszczeniami, ale przede wszystkim masową wyrzutką tysięcy Polaków, setek tysięcy Polaków na Sybir i do Kazachstanu. Wielu z nich niestety nie wróciło. Później Polska budowała, władze ludowe próbowały wymazać z kart historii te wydarzenia, pamięć o bohaterach. To się nie udało. Dopiero w wolnej Polsce możemy świętować, kultywować pamięć bohaterów i tych wydarzeń. Yeah.
trzecią rocznicę tych bolesnych wydarzeń związanych z agresją 17 września 1939 roku na Polskę wykonaną przez Sowietów. Ta data otwiera nam ogrom różnego rodzaju cierpień narodu polskiego, wielkie straty materialne, wywózki, deportacje, śmierć polskich żołnierzy, później oficerów w Katyniu. Jednym słowem, bardzo bolesne wydarzenia, które skutkowały, myślę, że nawet do dnia dzisiejszego skutkują na polską teraźniejszość. Musimy pamiętać o tych wszystkich osobach, obywatelach polskich, którzy doznali represji, którzy zginęli, których kości są rozsiane po całej przestrzeni Związku Sowieckiego. Wielu z nich nawet nie ma grobów. Dzisiaj również związany z tą datą Światowy Dzień Sybiraków pamiętamy o tych straszliwych deportacjach, które były wykonywane podczas okupacji sowieckiej. Pamiętamy również o tym, że jak była możliwość, to środowiska sybirackie przenosiły tą nam pamięć w tym okresie, kiedy ta pamięć była zakazywana, a później na progu niepodległej Polski odrodziły się i te różne dramatyczne przekazy upowszechniały wśród młodzieży, wśród pokoleń, które nie doznały tych doświadczeń. Wszystkim bardzo dziękujemy. Czym jest dzisiejsza uroczystość w kontekście Ukrainy? Myślę, że zbrodnie, które sowieckie, które nie były rozliczone, nie były ukarane, dzisiaj się powtarzają w nieco innej formule, ale również są bardzo szokujące.